Kolejny utwór, który chcemy wykonać, jest taką piosenką, która zaobserwowałem, że jest dosyć sporo osób, które, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy obserwują różne rzeczy, zwłaszcza scenę polityczną, scenę międzynarodową i wysnuwają tam swoje wnioski na ten temat. Młodzi ludzie, którzy się charakteryzują tym, że są bardzo młodzi, mają małą jeszcze orientację w tych sprawach. Nie znają jeszcze dobrze języków obcych, żeby móc oglądać telewizje zagraniczne, więc ich, jako można powiedzieć, spojrzenie na wszystkie sprawy jest, jakby to nazwać delikatnie i uprzejmie, no, jeszcze bardzo młodzieńcze. No i taki kolejny utwór, który chcielibyśmy wykonać, to właśnie mówi o takim człowieku, młodym bardzo człowieku, który właśnie pochyla się nad różnymi poważnymi sprawami. Tytuł piosenki to jest Zatroskany. Był raz sobie młody człowiek, lat miał chyba za 12. Dręczył wciąż go jeden problem. Czemu w Polsce jest tak strasznie? Czemu w Sejmie lecą bicze? Czemu służby trzęsą państwem? Czemu media są stronnicze? Skąd afery tak łańskie? Czemu autostrady w lesie? Czemu stocznie są na tacach? Czemu ślisko jest w biznesie? Czemu z Anglii wiara nie wraca? Czemu służba zdrowia leży, a koleje odjeżdżają? Czemu trwa pobór żołnierzy? I do tego w całym kraju. Ojciec mówi do chłopaka, za poważne to tematy. Lepiej połknij już tiktaka i kopnij piłkę do taty. Zapamiętaj, synku, sobie, że chłopaki w wieku młodzieńczym co innego mają w głowie. No po co się tak męczysz? Ale chłopiec pełen troski, czoło marszczy ze zmartwienia. Jak się mają sprawy Polski, gdy w Europie tak się zmienia? Czy sąsiedzi ostrzą szable? Czemu kiedyś tarcza pękła? A czy NATO nie za słabe? A czy Unia nie za miękka? Ojciec wreszcie nie wytrzymał, rzecze strach to nierealny. Po co martwisz się na zapas? Jesteś aborygenem w Australii.